Witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Adoptuj mnie. Dziękujemy, że nas Państwo oglądają i że są Państwo z nami co tydzień na spacerach w schronisku. Zapraszamy do obejrzenia trzech propozycji psiaków do adopcji w dniu dzisiejszym. Będzie to psiak o imieniu Mackenzie, później zobaczymy suczkę Milkę, a na końcu wystąpi mały rudy piesek o imieniu Birmut. Pierwszą propozycją psiaków do adopcji w dniu dzisiejszym jest młody, okołoroczny piesek, w sumie jeszcze szczeniak o imieniu Mackenzie. Mackenzie jest psiakiem specyficznym. Nie umie w ogóle chodzić na smyczy, wyrywa się, robi różne sztuczki cyrkowe. Mimo to jest bardzo przyjazny dla człowieka i innych psów, w ogóle się nie boi. Jest strasznie ciekawski i przyjazny, wszystko go interesuje. Jest bardzo żywiołowy poza tym. Energiczny. Mackenzie bardzo lubi kontakt z człowiekiem. Jest raczej psiakiem uległym. Jest bardzo łagodny. No mówię, z takim młodym psiakiem tak naprawdę wszystko można jeszcze zrobić i wychować go od samego początku. Tak jak mówię, ma maksymalnie rok. Także jest jeszcze bardzo młodziutki. Jedyne, czego trzeba go na pewno na początku nauczyć, to jest właśnie chodzenie na smyczy, ponieważ no, zapewne nikt go nigdy tego nie nauczył i kompletnie sobie na tej smyczy nie radzi. Mackenzie jest bardzo przyjaznym psiakiem, merda ogonem, przychodzi do nas. Z innymi psami też nie ma problemu, nie zachowuje się w stosunku do nich agresywnie. Mackenzie uwielbia pieszczoty, jak każdy młody piesek, uwielbia głaskanie, uwielbia kontakt z człowiekiem. Troszeczkę może boi się nowych, nieznanych rzeczy, ale to wszystko jest do wyuczenia. Kogo szukamy dla psiaka? Kogoś aktywnego, kogoś doświadczonego, kto będzie umiał sobie poradzić z jego problemami typu chodzenie na smyczy. Kogoś, kto da mu miłość, opiekę, a nie tylko budę i kawałek łańcucha, prawda? Na pewno nie oddamy go na żaden łańcuch, ani jako psa do kojca, czy psa takiego typowo, prawda, do pilnowania podwórka, bo on potrzebuje człowieka, potrzebuje tego wychowania, tego kontaktu i tego, żeby ktoś się nim zainteresował. Także wszystkich chętnych na posiadanie takiego niedużego, młodego psiaczka zapraszamy do schroniska w Nowodworze. Kolejną propozycją psiaków do adopcji w dniu dzisiejszym jest suczka Milka. Sunia nie jest tak młoda jak poprzedni psiaczek, ma około 3 lat. Jest tutaj dosyć długo, chyba około roku. Także spędziła tutaj 1/3 powiedzmy swojego życia. No i nie jest to dobra wiadomość. Milka jest suczką bardzo uległą, jest wielką pieszczochą. Ona jedyne, czego potrzebuje, to jest kontakt z człowiekiem, miłość tego człowieka i przytulanie. Wskakuje nam na kolana, przytula się, prosi o pieszczoty, prosi o głaskanie i o dotyk. Czasami jest troszeczkę bojaźliwa, niepewna, ale nigdy nie reaguje agresywnie albo też nie wpada w panikę. Chodź. Chodź. Milka jest przyjazna zarówno dla ludzi, dla wszystkich wolontariuszy i pracowników schroniska, jak i do innych. Generalnie nie sprawia żadnych problemów, nie wykazuje dominacji w boksie, czy to do ludzi, czy to do zwierząt innych. Jest taką przytulanką. Jakiego domu byśmy dla niej chcieli? Na pewno nie buda i po prostu pies podwórkowy, to odpada, bo ona naprawdę potrzebuje tego kiziania, potrzebuje tego kontaktu, a zostawiona sama sobie po prostu się zepsuje. Także chcielibyśmy, żeby to był człowiek, który bierze psa po to, żeby coś mu też dać od siebie, a nie tylko wymagać, żeby, prawda, pilnował mu podwórka.
Milka jest niedużym psiakiem, spokojnym, raczej niewyrywnym, niegwałtownym, jest taka zrównoważona, ułożona. Także myślę, że jest idealnym psem tak naprawdę dla każdego. Czy to będzie mieszkanie w bloku, poradzi sobie, czy to będzie dom, czy to będą dzieci, czy starsza osoba. Po prostu psiak uniwersalny. Zapraszamy po naszą Milkę. Wszystkich chętnych. Ostatnią propozycją psiaków do adopcji na dziś jest malutki rudzielec o imieniu Birmut. Birmut jest młodym psiakiem, ma około 2 lat. Jest też niewielkich rozmiarów, także wpasuje się w każde warunki, czy to będzie blok, czy małe mieszkanko, czy mały domek. Birmut jest psiakiem żywiołowym, jest psiakiem przyjaznym, ma charakter podobny troszeczkę do Milki, która wystąpiła przed chwilą, z tym, że on jest troszkę bardziej żywiołowy i energiczny. Jak widzimy, chowa się nam trochę. Jest nieśmiały. Jest tutaj nowy, jest tutaj od około miesiąca. Także nie zdążył się jeszcze przyzwyczaić do tych schroniskowych warunków i tej całej rzeczywistości. Mnóstwo psów wokół niego. Jak widać, woli się schować za człowiekiem niż iść gdzieś tam do przodu, także jest troszeczkę niepewny jeszcze. Z człowiekiem czuje się bardzo dobrze, jest bardzo kontaktowy, lgnie do nas, prosi o pieszczoty, prosi o głaskanie, wskakuje na kolana. Także to jest taki typowy kanapowiec. Na pewno nie będzie czuł się dobrze, pilnując domu w budzie, ani w żadnym kojcu, tym bardziej na łańcuchu. Nie oddamy go do takich warunków, ponieważ ten psiak jest na tyle kontaktowy i pragnie tego kontaktu z człowiekiem, że potrzeba mu kawałka kanapy, oglądania serialu z nową panią, pieszczot, zabaw z piłeczką, no i długich spacerów. Birmut jest pieskiem niezwykle przyjacielskim. Dogada się tak naprawdę z każdym, czy to jest człowiek, czy to jest dorosły człowiek, czy to jest dziecko, czy to też jest inny piesek, czy inna suczka. Z każdym chce się przywitać, z każdym, do każdego merda ogonem, także nie sprawia żadnych problemów tutaj w schronisku. Nie widzieliśmy ani razu u niego żadnej agresji, także no, jest bardzo fajnym psiakiem. Gotowym do adopcji. Każdego, kto chciałby mieć takiego fajnego, małego, rudego przyjaciela na resztę życia, zapraszamy tutaj do nas do schroniska. Można przyjechać go najpierw poznać, można z nim wyjść na spacer, zobaczyć, jak reaguje na człowieka i inne psiaki. Także zapraszamy. Prawda? Psiaku? To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. Na kolejny odcinek programu zapraszamy już za tydzień. Zapraszamy także na spacery z naszymi podopiecznymi w schronisku dla psów w Nowodworze w każdą sobotę od godziny 10 do 13. Kontaktować się z nami można za pomocą profilu na Facebooku Schronisko dla psów w Nowodworze. Mogą Państwo także wysyłać maile na adres wolontariat.nowodwor@gmail.com. No i zapraszamy do adopcji, do spacerów z naszymi podopiecznymi, do pomocy w wolontariacie. Do zobaczenia za tydzień.